Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiamy o zdrowiu, o ekologii, o świadomości, uważności i o przeróżnych rzeczach, które mogą być w jakiś sposób z tymi tematami związane. Ja co tydzień mówię, że mam dzisiaj niesamowitego gościa, ale naprawdę głęboko wierzę, że te osoby, które tutaj się pojawiają, są nieprzypadkowe i wiele wnoszą do mojego życia i nierzadko też do życia wielu setek tysięcy innych ludzi. Tak jest też oczywiście dzisiaj. Moją gościnią jest Eli Wierkowska. I już chciałam powiedzieć, że Eli gości w podcaście po raz pierwszy, ale byłoby to kłamstwo. Ponieważ część z Was może pamiętać Eli z odcinka specjalnego. Z tego co pamiętam, był to odcinek 78 i był to odcinek na samym początku pandemii, kiedy to zebrałam moje, nie chcę faworyzować, ale jedne z moich ulubionych kobiet ekspertek po to, aby porozmawiać o zachowaniu spokoju, o dbaniu o siebie. Także oczywiście Was zachęcam, nadal uważam, że jest to odcinek aktualny i już wtedy, kiedy Eli odpowiedziała na dosłownie dwa moje pytania, ja wiedziałam, że musimy się w końcu spotkać i nagrać pełną rozmowę. Przyznam Wam, tak między nami, że widziałyśmy się po raz pierwszy, a mam wrażenie, że znamy się od lat i ta rozmowa była dla mnie naprawdę wspaniałym przeżyciem, bo Eli jest nauczycielką jogi i medytacji, jest założycielką Yoga House Warsaw i organizuje wyjazdy i warsztaty jogowe. I tematy związane z jogą pojawiały się u mnie już wielokrotnie, tak samo w przypadku medytacji, ale ja wierzę, że osoby często związane z tym światem zajmują się wieloma różnymi rzeczami, mają mnóstwo przemyśleń i tym razem nie będzie to rozmowa z serii podstawy jogi, historia jogi, jak zacząć, jak medytować, nic z tych rzeczy, tylko wskakujemy trochę od innej strony w ten temat. Także będziemy rozmawiać o tym, jak to się stało, że mamy teraz trochę taki, kolokwialnie mówiąc, boom na jogę, bo nie da się ukryć, że w ostatnich miesiącach bardzo dużo osób przekonało się do tej dyscypliny. Nie sądzę, że jest to dobre słowo, ale wiecie, o co mi chodzi. Porozmawiamy też, tak jak to ujęłam w tytule, o czerwonych lampkach i jest to dosyć nieoczywiste. Mam tutaj na myśli słuchanie sygnałów, które wysyła nam nasz organizm i po prostu słuchanie siebie, też reagowanie na pewne znaki ostrzegawcze. Przedstawiam ten temat mocno enigmatycznie, ale będzie to zarówno w kontekście tego, jak bezpiecznie ćwiczyć oraz jak odnaleźć się też w tym mocno zdigitalizowanym świecie, w którym dane nam jest teraz żyć. Dodatkowo porozmawiamy o tym, jak często wiele naszych emocji jest związanych z tym, co jemy, kiedy jemy i jaką mamy relację z jedzeniem. Także Eli mówi nam o tym, dlaczego tak bardzo lubi robić sobie takie okresy detoksów i poruszymy również temat tego, dlaczego postanowiła wyprowadzić się na wieś, porzuciła miasto oraz jak to jest być wiecznym podróżnikiem, który musiał się na kilka miesięcy zatrzymać. No, rozmowa jest wspaniała. Bardzo gorąco Was zapraszam. Cześć Eli. Cześć Karolina. Bardzo jest mi miło Cię gościć i tak się cieszę, że udało nam się spotkać, że udało nam się poznać i że jesteś u mnie w mieszkaniu. I tematów, które mogłabym z Tobą poruszyć, jest bardzo dużo. Natomiast ostatnio myślałam o tym, że czas pandemii, który notabene nadal trwa, ale ten okres lockdownu, ten moment najbardziej dla nas chyba taki szokujący, był dla wielu środowisk, że dla wielu był transformacją, dla części środowisk był czymś pozytywnym. I wydaje mi się, że ogólnie jest to tak odbierane, że dla świata jogi był to czas kwitnięcia. Że tyle osób, które ja też obserwuję, zaczęło ćwiczyć jogę. Joga stała się częścią rutyny, joga po prostu przeżywa jakiś taki boom. No myślę, że to jest super, ale Ty siedzisz w tym, jesteś nauczycielką z wieloletnim doświadczeniem.
Czy ty też to widzisz w takich różowych barwach, że joga stała się tak powszechna? Tak, myślę, że to, co się wydarzyło chociażby z tego względu, że mieliśmy więcej czasu w jednym miejscu, czyli ten lockdown był związany z tym, że nie mogliśmy się tak bardzo przemieszczać, spowodował, że mieliśmy więcej czasu dla siebie. Oczywiście część z nas pewnie, nie wszyscy. Natomiast te osoby, które miały i chciały może wcześniej skorzystać chociażby właśnie z praktyki jogi od tej strony fizycznej, czyli od asan, to miały tę przestrzeń na to. Nawet mam taką osobę, która zaczęła praktykować w łazience, nie mając przestrzeni w domu ze względu na to, że po prostu były małe dzieci. Mhm. Więc to tylko tam się mogła zamknąć. Tylko tam się mogła zamknąć, dokładnie. Czyli to pokazało, że jogę można praktykować wszędzie. Natomiast dla mnie ważniejszym chyba aspektem jest to, że dużo osób, przynajmniej te, które się do mnie też odzywały, pisały coś, zobaczyły, że praktyka jogi to nie tylko aspekt fizyczny, tylko to naprawdę szereg możliwości, narzędzi, wachlarz narzędzi, które bardzo pomagają w takim codziennym życiu, czyli w momencie, kiedy coś nas boli, w momencie, kiedy mamy, pojawiają się, wychodzą jakieś lęki, stres na powierzchnię, kiedy zaczynamy zastanawiać się, skąd to jest, dlaczego to nas dotyczy, dlaczego nie umiemy sobie poradzić w jakichś sytuacjach, czyli na przykład też kwestia medytacji jako sposób na obserwację tego, co się dzieje w naszej głowie. Czyli mam takie poczucie, że ten lockdown dał właśnie przestrzeń na to, żeby zobaczyć, że yoga to nie tylko zakładanie nogi za głowę czy wykonywanie jakiejś akrobacyjnej super pozycji, bo oczywiście w momencie, kiedy zaczynamy dbać o nasze ciało, zaczynamy ćwiczyć i wchodzi, tak jak powiedziałaś, o rutynie, ja nazywam to bardziej rytuałem tego, że zaczynamy po prostu dbać o siebie, że to nie jest tylko kwestia tego, że nasze ciało staje się elastyczne na poziomie tkanek, mięśni, ścięgien, skóry, tylko pojawia się po prostu więcej możliwości, przestrzeni na to, że możemy sobie na coś pozwolić w głowie, tak? Czyli na coś, co daje nam przestrzeń, że nie musimy być zawsze szczęśliwi, uśmiechnięci i dążyć do jakiejś perfekcji, które widzimy gdzieś, ktoś nam określa coś, jak powinno nasze życie wyglądać, czy jak powinniśmy się zachowywać, tylko zaczynamy mieć większą przestrzeń do tego, żeby zaakceptować czy nasze stany, czy to, jak się czujemy, czy to, co przeżywamy w danym momencie. Czyli znowu, jakby yoga jest taką, właśnie, dla mnie jest sposobem na życie. To nie jest jakby to, że wchodzę na matę i wtedy praktykuję czy ćwiczę jogę, tak? Jakby to, że rozmawiam z Tobą właśnie o tym, to też jest pewnego rodzaju moja praktyka jogi. To, że jadę, nie wiem, samochodem i słucham sobie czegoś i jestem uważna, to też jest praktyka jogi, tak? Oczywiście to, że się wkurzam na co dzień i denerwuję, to też jest praktyka jogi, bo pozwalam sobie na to, żeby być sobą. Więc myślę, że te osoby, które miały możliwość w tym czasie pandemii skorzystać z tego, to absolutnie poczuły, że to nie jest tylko właśnie ten aspekt, ten wymiar fizyczny, tylko to jest coś więcej. I to było też coś, co zawsze do mnie przemawiało, że oczywiście uwielbiam się zmęczyć, uwielbiam cardio i uwielbiam różne techniki, czy sporty, czy aktywności, ale to jest jakimś takim, no takim naszym fundamentem życia bardziej świadomie. Nieważne, jakie ono jest, bo często jest trudne, życie daje nam naprawdę nieźle popalić, ale myślę, że właśnie ten czas pandemiczny bardzo pozwolił na to, żeby tego doświadczyć. Nie mogłabym nie zapytać, bo widziałam na Twoim Instagramie, że miałaś też wiele przemyśleń związanych z tym, że ta zwiększona popularność związana z jogą może też mieć swoje negatywne skutki i zaczęło Cię martwić to, w jaką stronę może to iść. Co miałaś tutaj na myśli? Gdzie trzeba uważać na to, jak obcujemy z jogą i co z niej wyciągamy? Bardzo często dostaję takie pytania podczas różnych wywiadów, podcastów i tak dalej, jak zacząć jogę. I dlatego Cię o to nie zapytałam. I rzeczywiście ostatnio zaczynam się bardzo zastanawiać nad odpowiedzią na to pytanie, ponieważ ta mnogość powoduje, że jeśli nie mamy doświadczenia, no właśnie, jak wybrać doświadczonego nauczyciela?
Wierzę w to i chcę absolutnie w to wierzyć, że każdy z nas ma tą intuicję i ta intuicja, czy ten nasz taki wewnętrzny nauczyciel podpowie nam, czy to jest dobra, czy nie najlepsza osoba, jeśli chodzi o wybór nauczyciela, czy metodę. Bałam się i wciąż się boję tego, że po prostu dostępność wszelkich kursów i sposobów, nie wiem jak to powiedzieć, kwalifikacji, podnoszenia kwalifikacji, tak, jest tak dostępna i tak niesprawdzalna w jakikolwiek sposób, czyli możesz w weekend stać się nauczycielem, coachem i tak dalej, że... No, że właśnie, że tego zaczęłam się obawiać, że ze względu na tą dostępność jest tak, że może to narobić tylko i wyłącznie krzywdy, ale wierzę głęboko w to, że każdy ma właśnie tą swoją intuicję i będzie wybierać w zgodzie ze sobą. No, więc to jest temat chyba, który nie dotyczy tylko i wyłącznie nauczycieli jogi, ale też ogólnie pokory, czyli oczywiście to jest moje doświadczenie i to, jak ja podeszłam do swojego pierwszego kursu nauczycielskiego po kilku dobrych latach swojej praktyki. Uważam, że bycie nauczycielem w jakiejkolwiek dziedzinie wiąże się ze swoją praktyką, a nie z ilością kursów przebytych. Więc zachęcam do poszukiwania osób, które właśnie tą pokorę mają, bo to jest dla mnie taka cecha, która gwarantuje w pewien sposób to, że ktoś po 30 czy 50-godzinnym kursie czegokolwiek nie zacznie siebie nazywać specjalistą, ekspertem w danej dziedzinie, więc... Więc to był oczywiście jakiś moment i wciąż gdzieś z tyłu głowy mam, że to się dzieje i ta dostępność się będzie dziać. Natomiast zachęcam do tego, żeby podejmować decyzję o wyborze jakichkolwiek kursów, zajęć, gdziekolwiek, u kogokolwiek, żeby rzeczywiście popytać o tą osobę, posprawdzać, zobaczyć, w jaki sposób ona mówi o sobie, o swojej praktyce. I mówię, to nie dotyczy tylko i wyłącznie jogi, dotyczy, wydaje mi się, że wszystkich osób, które zajmują się dzieleniem i swoim doświadczeniem w jakiejkolwiek innej dziedzinie po prostu, więc... niepochopne wybieranie okej, bo ta osoba, nie wiem, jest... Żeby być znanym czy doświadczonym, trzeba czasu, tak? Natomiast wiadomo, że każdy z nas gdzieś tam zaczynał i każdy gdzieś musi mieć ten początek. I ja też zaczynałam i też brałam, nie wiem, zastępstwa i byłam absolutnie też niedoświadczonym nauczycielem. I wciąż uważam, że jeszcze daleka, daleka droga przede mną, tak? Natomiast jeśli chodzi o jogę, dla mnie najważniejsza jest praktyka tej osoby, u której się uczę. Jeśli ta praktyka jest... To wydaje mi się, że... Nie wydaje mi się, to wiem, że warto za taką osobą podążać po prostu. Jeśli taka osoba po naprawdę weekendowym kursie zmienia swoje imię, nazwisko na już bycie nauczycielem, czy właśnie to, co powiedziałam, ekspertem, specjalistą w danej dziedzinie, to tego się boję. Po prostu. Myślę, że też ważne jest, żeby powiedzieć, że to jest super, że jest coraz więcej osób, które czują w sobie taką inspirację do... uczenia się i potem do nauczania innych i to na pewno ma też swoje pozytywne skutki, tak, że więcej osób chce się tym dzielić i staram się też właśnie na to patrzeć od tej dobrej strony, ale najzwyczajniej w świecie, tak już mówiąc totalnie po ludzku, no nie chcemy sobie zrobić krzywdę, jakby jednak yoga w znaczeniu takim ćwiczeniowym wymaga od nas dużej uwagi, no ty o tym wiesz jak nikt inny i ja powiem ci, że sama mam takie doświadczenia, gdzie włączyłam zupełnie losowo wybrany film i ja czułam, że moje ciało nie jest zadowolone, że moje kolano coś zaczyna do mnie mówić, nie? Że jakby ja nie czuję w ogóle balansu, ta osoba mówi stań na lewej nodze, a ja nie jestem w stanie w ogóle przenieść ciężaru ciała na lewą nogę i wtedy właśnie zapala mi się ta lampka, że okej, może to jednak nie jest odpowiedni dla mnie materiał do nauki, ale tak jak powiedziałaś, pozostaje nam wierzyć, że ten nasz instynkt nam podpowie, z tym, że w przypadku osób, które zaczynają swoją podróż z jogą, no skąd mamy wiedzieć, jak mamy to odczuwać, więc myślę, że... Myślę, że to jest trudny temat, ale że ci wejdę w słowo, tak. Ale ta czerwona lampka, myślę, że nie trzeba być joginem, nie trzeba być oświeconym, ani nikim, kto po prostu nie wiadomo ile już rozumów, jak to się mówi, zjadł, że czerwona lampka pojawia nam się zawsze.
Chcę w to wierzyć, przynajmniej tak. Jak boli, to źle. Że jak boli, to jest źle, dokładnie. Że boli, to nie znaczy, że osoba, która do mnie mówi, stań na lewej, prawej nodze, to znaczy, że na tym się nie zna, tylko właśnie to, co powiedziałaś, może to nie jest ten moment, żeby praktykować z tą osobą, tak? Że ta osoba, nie wiem, jest nie dla ciebie albo nie na tym etapie życia, tak? Bo też trzeba wiedzieć o tym, że praktyka jogi czy w ogóle ćwiczeń czegokolwiek i na poziomie fizycznym, i na poziomie naszych myśli, emocji i tak dalej, na każdym etapie się zmieniamy, tak? Życie jest procesem, więc to nie jest tak, że jak dzisiaj pójdę do danej nauczycielki czy nauczyciela, to ten sam nauczyciel będzie dla mnie dobry za, nie wiem, 10 czy 15 lat. Oczywiście pojęcie guru w hinduizmie i związane z jogą jest bardzo mocne, tak? Natomiast dla mnie najważniejszym nauczycielem to jest ten nauczyciel wewnątrz nas. Nawet jeśli to na początku jest tą czerwoną lampką i mówię, okej, tutaj zaczyna mnie coś boleć, albo to zupełnie nie rezonuje, albo kończę zajęcia i czuję się źle. Mm-hmm. Tak, no bo a to się nie powinno zdarzać. Robimy to po to, żeby fizycznie mieć więcej energii, więcej witalności, elastyczności, więcej przestrzeni w głowie, tak? A nie po to, żeby wyjść z zajęć i to nie znaczy, że nie można po nich płakać, czy nie pozwalać sobie na różne trudniejsze emocje. Tak, ale po tym płaczu przyjdzie ta ulga. I to tak powinno dokładnie, być. Tak powinno być, cokolwiek to znaczy, że powinno, ale ogólnie powinno być lepiej niż gorzej, tak? Więc myślę, że ta czerwona lampka jest absolutnie takim wyznacznikiem. Później to może być właśnie to, co powiedziałam, intuicja czy świadomość, czy to mi służy, czy mi nie służy. Na początku pewnie to rozgraniczenie tego umysłu początkującego osoby, które, tak jak mówisz, wchodzi i nie wie. Tak, no ale czerwona lampka to jest trochę tak jak ze sparzeniem się gorącą wodą. No każdy z nas tego doświadczył, tak? Więc posłuchanie siebie, ja często zaczynam zajęcia od tego, zadaję to pytanie, jak się czujesz? Bo ja tego nie wiem. Ty wiesz najlepiej, jak się czujesz, tak? Czy rzeczywiście czuję się dobrze, czy coś mnie irytuje, czy coś mnie wkurwia, czy głos tej osoby, która prowadzi zajęcia, czy pani, która leży obok mnie, nie wiem, wydaje jakiś dźwięk. Śmierdzi albo coś, tak? Ja tego nie wiem. I ja tego nigdy nie będę wiedziała, więc zawsze zadaję to pytanie, żeby rzeczywiście popatrzeć na siebie tu i teraz, tak? Czyli to, czego uczy dla mnie yoga, czyli to bycie w danej chwili i pytanie siebie, czy to jest w ogóle dla mnie, czy ja się czuję po tych zajęciach dobrze, czy się czuję źle i wydaje mi się, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie praktyki jogi, tylko wszystkiego, co robimy. Ja niejednokrotnie miałam takie historie, że spotykałam się z ludźmi, którzy na przykład tego chcieli albo ja gdzieś tam chciałam, wychodziłam z tych spotkań i czułam się, jakby ktoś mi kontakt, wiesz, prąd odłączył, tak? No i pytanie, czy jest sens spotykać się dalej z taką osobą? No... Tak jak powiedziałaś, każdy sobie sam musi na to odpowiedzieć, ale to jest, myślę, bardzo ciekawe, że ty zadajesz to pytanie swoim uczestnikom warsztatów, bo wiesz, że tylko oni znają odpowiedź, ale jak rzadko my siebie pytamy, jak się czujemy. Przecież niejednokrotnie właśnie jak ktoś nas zapyta, jak się czujesz, to z automatu chcemy odpowiedzieć, że wszystko jest okej, ale czy my rozmawiamy wystarczająco często ze sobą? Czy my sprawdzamy wystarczająco często, co u nas słychać? Ja złapałam się ostatnio na tym, że tego uczę, a sama rzadko ostatnio siebie o to pytam i nawet dzisiaj miałam taką sytuację, że wcześniej przed nagraniem rozmawiałyśmy o tym, że wczoraj płakałam i dzisiaj rano jak się obudziłam i rzeczywiście byłam i jestem od jakiegoś czasu dość smutna i zadałam sobie pytanie, jak się czuję. No i oczywiście pierwsza myśl, która się pojawiła, że jestem smutna, że wciąż w tych emocjach gdzieś tam sobie jestem, ale dałam sobie takie przyzwolenie i jakby postawiłam się obok siebie dosłownie, na zasadzie, że masz na to przestrzeń, ale ja jestem z tobą, tak? I jedziesz do Karoliny, porozmawiasz, zrobisz jeszcze inne jakieś fajne rzeczy, ale możesz być smutna, możesz być zła, możesz być rozgoryczona. Te emocje, które są, po prostu są w tobie, a ta druga Eli jest po to, żeby ciebie chronić, tak? Czyli to spowodowało, że poczułam się bezpiecznie sama w sobie, że wiesz, że nie mam tego takiego poczucia, że o rany, jestem smutna, jak pójdę do Karoliny, to będziemy rozmawiać tylko na temat, wiesz, smutnych rzeczy, a nie inspirujących i w ogóle co ja dam od siebie ludziom i tak dalej. Ale z drugiej strony to jest prawdziwe, tak, że nie będę grać, że jest super, fantastycznie, jest lipiec i w ogóle jest cudownie i cieszę się na wszystko, co się dzieje wokół mnie. No nie, tak nie jest. Ale to nie znaczy, że właśnie, że nie mogę sobie na to pozwolić, czyli zapytałam siebie,
Jak się czuję? Czuję się słabo, czuję się źle, nie mam siły, ale jestem przy sobie i pozwalam sobie na to. Czyli potraktowałaś siebie jak swoją dobrą przyjaciółkę? Zaczęłam. Próbujesz. Wiesz co, to jest trochę tak, co powiedziałam wcześniej, szewc bez butów chodzi. Mnie też pandemia nauczyła tego, a w sumie też to, co wcześniej powiedziałaś, że ja też się jakoś nieświadomie albo świadomie przygotowywałam do tej pandemii, że rzeczywiście, znaczy nawet nie do pandemii, tylko już w listopadzie zeszłego roku, będąc na Bali, jakby dałam sobie takie, jak to się mówi, przyrzeczenie, że obietnice, że zadbam bardziej o siebie. I rzeczywiście ten nowy rok... A miałyśmy instynkt. Ach, tak, więc właśnie, więc znowu, ja myślę, że nie trzeba być joginem, joginką, żeby posłuchać siebie właśnie, jak zadajemy sobie te pytania, że jeśli czujemy, że nasze ciało nie daje rady, że czujemy jakieś właśnie smutki, jakieś rzeczy, które wychodzą z nas, jakieś lęki, to nie dlatego trzeba od razu zamykać wszystko, uciekać gdzieś i po prostu się chować, tylko dać sobie na to przestrzeń, żeby to się zadziało, tak? Więc... to danie sobie też przestrzeni na to, żeby właśnie pobyć z tymi, wiesz, i radościami, i jakimiś trudniejszymi emocjami, to jest to zapytanie siebie, czego potrzebuję, tak? A ja wczoraj się złapałam na tym, że miałam właśnie te smuteczki, wszystkie płacze i miałam takie, ja chcę wina. I podeszłam do lodówki, patrzę, stoi jakieś wino i tak mówię, Eli, czy ty naprawdę chcesz tego wina? Czy to jest tak, że po prostu chcesz przysłowiowo to zalać i zapomnieć albo po prostu odciąć się, czy nie chcesz po prostu przerabiać tego, co gdzieś tam jest? I znowu zadałam sobie pytanie, wiesz, o to, czy chcę naprawdę tej lampki wina? I to nie znaczy, że jakbym ją wypiła, to jest coś złego, porażka. Tylko porażka, tak? Tylko znowu, jak zadasz sobie to pytanie raz piąty, dziesiąty w ciągu dnia, to może się okazać, że naprawdę będziesz wiedziała więcej o sobie, a nie jest to jakieś nawykowe... odruchowe po prostu zachowanie typu jestem głodna, idę na tam, nie wiem, czy na lody, czy na coś, tak? Tylko pytanie, czy rzeczywiście ta potrzeba, nie wiem, zjedzenia słodkiego to jest taka potrzeba z wnętrza? Z głodu. Z głodu, czy to jest potrzeba, nie wiem, bo brakuje ci poczucia bezpieczeństwa, na przykład. Super, że o tym mówisz, bo bardzo chciałam zapytać cię o to. Pamiętam, że kiedyś poruszyłaś taki temat, chyba robiąc jakiś detoks. Pamiętam, że jadłaś jakieś... ryżowo-zieleninowe klimaty. Tak zwane congee. Tak. I powiedziałaś wtedy coś takiego, że starasz się jeść takie proste smaki, które nie są może takie super pyszne i takie smakowite. I widzisz, ile mamy komfortu, ile pokładamy komfortu w naszym jedzeniu. No właśnie. Dlaczego sięgamy po to jedzenie? Dlaczego warto Twoim zdaniem robić takie detoksy? Bo robisz je cyklicznie, prawda? Robię je od kilku lat cyklicznie. Trochę to było związane z różnymi chorobami, które przechodziłam czy przechodzę. I żeby nie było, lubisz jeść. Tak? Bo mówiłaś, że lubisz jedzenie. Nie wierzę ludziom, którzy nie lubią jeść. Tak, to prawda. Wiesz co, absolutnie lubię jeść, lubię w ogóle to celebrowanie jedzenia jeszcze tym bardziej z kimś obok. Natomiast to jest też tak, że poprzez dłuższą praktykę medytacji, czyli takiej obserwacji siebie, która dzieje się u mnie od kilkunastu lat, w sumie jak zaczęłam praktykować nie tylko jogę, ale medytację, uważność, że zaczęłam też sobie właśnie znowu zadawać pytanie, co mi to jedzenie daje, bo u mnie jedzenie często było takim pewnego rodzaju zapychaczem właśnie emocji albo ulżenia sobie w jakichś tematach. Zapychanie, myślę, że dobrze brzmi, bo dosłownie... Tak, obrazowo. Tak, obrazowo tak wyglądało. Więc medytacja któraś z rzędu odosobnienie pokazało mi, że to nieprzywiązywanie się do jedzenia powoduje, że mam przestrzeń i czas na to, żeby zastanowić się, co to jedzenie mi rzeczywiście na poziomie emocji, na poziomie odczuć daje. I co innego, kiedy właśnie jesteś, nie wiem, spokojna, wybierasz się na jakąś kolację i z kimś celebrujesz po prostu jedzenie. To nie musi być jakaś specjalna okazja. Okazją jest to, że możesz z kimś po prostu usiąść. A co innego w momencie, kiedy to jedzenie się pojawia właśnie, bo na przykład są jakieś emocje, tak? I u mnie to było niestety albo stety bardzo, bardzo grubym tematem życiowym.
No i po nitce do kłębka doszłam, że to jest absolutnie w moim przypadku związane z poczuciem bezpieczeństwa, że jedzenie w momencie, kiedy się właśnie nie czułam bezpiecznie, pojawiało się jako zaspokojenie jakichś moich potrzeb, tym bardziej na przykład słodkich potrzeb, tak? Czyli to, co gdzieś tam, jak to się mówi, z mlekiem matki jest, dlatego na przykład pokarm matki jest słodki, bo daje poczucie bezpieczeństwa. No i po latach różnych detoksów, tak, zaczęłam robić to regularnie, bo po prostu poczułam, że po pierwsze nie przywiązuję takiej wagi, to nie znaczy, że nie mam tej przyjemności jedzenia, ale że to nie jest już zasłanianie jakiegoś problemu, tak, czy jakiegoś tematu do przepracowania, tylko jest to taką czystą przyjemnością, bez, no właśnie, w związku z tym, że muszę, nie wiem, wieczorem coś zjeść, bo na przykład jestem tak przepracowana, że czegoś mi brakuje. No i okazało się, że zupełnie inny wymiar to jedzenie zaczęło odgrywać w moim życiu. No, ale to był bardzo, bardzo długi temat i wciąż detoksy pokazują mi, że detoksy to jest może, no w sumie jest to detoks, tak? No bo nie mam tej obfitości na talerzu, bo rzeczywiście jem to zazwyczaj congee, czyli klej ryżowy, bądź też kaszę jaglaną, w zależności jaka to jest pora roku i czego potrzebuje moje ciało. Ale to jest trochę taka praca na zmysłach, że rzeczywiście jeśli nie dostarczamy tyle bodźców, chociażby poprzez różnego typu smaki, to możemy znowu, według mnie, dojść tam głębiej, na zasadzie odejść od tych przyjemności, to jest może złe słowo, ale zobaczyć, co nas tak naprawdę... brakuje mi słowa, co nas kręci, ale w takim znaczeniu, że wiesz, czy rzeczywiście to jest taka potrzeba wewnętrzna, czy to jest znowu to zapychanie czegoś, tak? Mhm. Więc detoks zawsze dla mnie jest nie tyle tym fizycznym aspektem oczyszczania, tylko aspektem oczyszczania mojej głowy, moich myśli i tego, jak przywiązujemy się na przykład do jedzenia, tak? Bo dla mnie joga takim najważniejszą lekcją chyba do tej pory to, że się przestajesz przywiązywać, że nie jesteś, wiesz, że nie wiem, posiadanie czegoś, czy bycie w danym momencie z kimś, tak, to nie jest coś, co będzie trwało wiecznie, dużo osób niestety albo stety tak myśli, i pozwolenie sobie na to, na taką wolność, że właśnie ja nie muszę się zapychać, nie muszę jeść takiej ilości albo nie muszę tym jedzeniem tej pustki w jakikolwiek sposób po prostu zastąpić, no jest uwalniające, więc rzeczywiście medytacja i te detoksy bardzo w tym pomogły. To też spowodowało, że przestałam chorować, znaczy insulinooporność wciąż mam, ale rzeczywiście nie jest już na takim etapie jak kiedyś, że miałam różne jakieś dziwne stany i nie mogłam na tym zapanować, więc jedzenie absolutnie jest cudowne, natomiast jeśli zaczynamy do tego, obserwujemy siebie, że to powoduje jakąś, nie wiem, dysfunkcję, bądź też jest to nienaturalnym odruchem, tak? A myślę, że znowu czerwona lampka się absolutnie pojawi, tak? Jeżeli obserwujemy siebie. No jeśli obserwujemy siebie, ale ja absolutnie wierzę, że wszyscy obserwują siebie. Może to jest bardzo naiwne, ale chciałabym tak, żeby każdy miał taki wewnętrzny czerwony guzik, który pokazuje, to ci służy, to ci nie służy, to jest dobre, to nie jest dobre dla ciebie, tak? Za dużo też się mówi o tym, że jako społeczeństwo jemy nawet nie tyle, i też nie jestem może ekspertem, jeśli chodzi o emocjonalne jedzenie, czy właśnie zajadanie emocji, też nie chciałabym wchodzić w ten temat zbyt głęboko, natomiast mówi się, że jemy z nudów, tak? I ja ostatnio zastanawiałam się nad tym, myśląc o twoich detoksach, myśląc o naszej rozmowie, że tak naprawdę często tak jest, że w taki zwykły dzień to te posiłki są dla mnie takim wydarzeniem najfajniejszym, tak? Że ja cieszę się na to, że mam przed sobą właśnie super śniadanie, super obiad, super kolację i gdzieś tam robiąc te czynności w międzyczasie czekam na ten moment. I pomyślałam sobie, że kurczę, rzeczywiście w sytuacji, w której zamiast tego posiłku zjadam coś nudnego lub średnio smacznego po prostu, żeby nie czuć głodu, no to jest tak trochę mi przykro. I wtedy zaczęłam się zastanawiać, w takim razie właśnie musimy chyba skupić się na tym, żeby wypełnić ten swój dzień właśnie tymi aktywnościami, które nas kręcą, które nam sprawiają przyjemność, bo to wiadomo, że jedzenie jest przyjemne i to nam będzie sprawiało przyjemność, ale czy to jest okej, że to jest najprzyjemniejsza część naszego dnia, że jakby ono zaczyna mieć nad nami poniekąd wtedy władzę?
I to już jest... No to już jest creepy. To już jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne. I jeszcze tylko dodam, właśnie jak byłam w Tajlandii, co też opowiadałam u siebie wielokrotnie, byłam na takim niesamowitym właśnie wyjeździe, który się nazywał w ogóle detoksem, ale między innymi jednym z dni, które tam przeżyłam, był to dzień płynnego jedzenia. W ogóle kobieta, która to prowadzi, ona jest też konsultantką ajurwedy, no w ogóle cudowna osoba, też jej partner, to są no najmądrzejsi ludzie, jakich w życiu spotkałam i polecam całym sercem, to się nazywa Olive Retreat, super sprawa. W każdym razie dzień płynnego jedzenia był dla mnie totalnym wyzwaniem i przytoczę tylko obiad, który składał się ze smoothie i to smoothie to tak naprawdę była miska, taka miska buddy zblendowana. Nie brzmi to zbyt dobrze, bo tam było i ryż, i fasola, jakieś zielone warzywa. I powiedzmy, że to by jeszcze mogło smakować jak zupa krem. Ale tam było jeszcze, nie wiem, litr wody albo lepiej. Więc to była po prostu taka rozwodniona papka. No nie było to niedobre, ale to smaczne też nie. Mhm. I ja pamiętam, że to wypiłam i powiedziałam do tej kobiety, mówię, Krystyna, ja chyba jestem nadal głodna. Ona mówi, czy jesteś pewna? Ja mówię, no tak bym zjadła ten wasz obiad, że po prostu no, nie mogę. Ona mówi, Karolina, wypiłaś właśnie 2 litry płynu. Jakby nie ma szans, że ty jesteś głodna. Jakby nie masz miejsca w żołądku w tym momencie. Ty po prostu masz ochotę na coś smakowitego, na coś ekscytującego. I to był dla mnie... No, to było straszne oczywiście, bo ja cierpiałam, bo ja miałam ochotę na ten obiad. Ale to mi naprawdę dało do myślenia, jak bardzo my się wiążemy z tym jedzeniem, no właśnie, pod kątem przyjemności. Przywiązanie, że to jest, dla mnie to było totalne odkrycie, że to jest coś, co mnie zaspokoi w jakiś sposób, tak? Czyli jedzenie, tak jak powiedziałaś, bardzo dobrze, żeby ono było smaczne, tak? No bo mamy sobie też poprzez to jedzenie dostarczać pewnego rodzaju przyjemności, odżywczych składników i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli to zaczyna panować nad nami, że bez tego po prostu, nie wiem, nasze życie będzie dokładnie przykro, albo nie wiem, rozpadniemy się, albo nie będziemy mieć siły, no to znowu jest coś, co nad nami ma władzę, tak? A to zazwyczaj jest nasz umysł, a nie to jedzenie stricte samo w sobie. Więc dla mnie detoksy są takim, no właśnie, takim powściągnięciem tego, tak? Czyli takim momentem, kiedy daję odpocząć swojemu ciału, ale też to, co powiedziałam wcześniej, że ważniejsze jest dla mnie to nieprzywiązywanie się, czyli daje mi to tydzień, 2, 6, w zależności ile tygodni na tym jestem, ile potrzebuję. Taki moment wglądu, że rzeczywiście dla mnie bardzo ważne jest jedzenie, ale nie może być tak i nie chciałabym, żeby tak było, że to jedzenie panuje nade mną. Tak? I oczywiście na przykład ostatni detoks robiłam przed, jak się zaczęła pandemia, na początku marca. I czułam się genialnie. Później miałam taki moment, że rzeczywiście wieczorami, prowadząc medytację, jeszcze wieczorem coś jeszcze jadłam i nie mogłam spać. I czułam, że to po prostu gdzieś zaczęło znowu panować nade mną. No więc gdzieś znowu znalazłam czerwona lampka. To będzie chyba nasz przewodni temat. I czerwona lampka się zaświeciła. Na zasadzie, Eli, znowu się źle czujesz, znowu boli cię brzuch, tak? Więc zrób to dla swojego dobra, tak? Odstaw to, nie wiem, zmień godziny posiłków i zobacz, jak się po prostu czujesz, tak? I znowu wróciłam na ten swoje tory. I jest lepiej, więc znowu obserwowanie siebie, czy nie wiem, jedzenie tego, czy tego służy, czy nie służy. To jest też takie pytanie, teraz sama sobie będę zadawać pytania odnośnie tego, że joga zmienia od razu sposób odżywiania i zaczynasz jeść roślinnie. No tylko, że zaczynasz sobie zadawać pytania, tak? Czyli to nie jest kwestia tego, że praktykując jogę twoje życie się zmieni pod względem jedzenia, tylko znowu zadajesz sobie to pytanie, czy rzeczywiście jedzenie mięsa, czy czegoś ci służy, czy nie służy. W moim przypadku nie jem mięsa dużo wcześniej niż praktykuję jogę. Natomiast w moim przypadku to pytanie dotyczyło słodkiego, cukru, mhm. Tak? Że okej, wydawało mi się, że nie kupuję kilograma cukru, to znaczy, że nie jem słodyczy, czy nie jem słodkiego, ale okazało się, że w tak wielu produktach, które nie wiem, robię, czy kupuję, jem na mieście, jest ten cukier, że to była taka weryfikacja, czy rzeczywiście mi to służy, czy nie służy, tak? Więc znowu pojawiło się to pytanie. Zadałam sobie to pytanie po raz
któryś, tak? No i okazało się, że rzeczywiście fajnie, żebym coś z tym zrobiła, bo po pierwsze, lepiej się czuję, lepiej śpię, lepiej się koncentruję, tak? Kiedy tego cukru jest zdecydowanie mniej, tak? No więc znowu czerwona lampka i pytania. Czerwona lampka i nie chodzi o lampkę wina. Chociaż czasem wiadomo. Nic nie mam przeciwko, absolutnie. To jest trochę też tak, jakby nie mam nic przeciwko temu, że ktoś je mięso. Boże, oczywiście. Czy też mi w myślach, ja nie mogę po prostu. Zadawaj sobie te pytania. Właśnie, będę sobie zadawać. Ja naprawdę i nie mam nic, no wielu jakichś tematów, że dużo osób łączy mnie z tym, że jestem weganką, właśnie nie piję alkoholu niejednokrotnie. Że jestem anty i w ogóle tam z flagą chodzę albo z kijem i tak dalej. Nie, każdy ma możliwość wyboru i to jest cudowne w naszym życiu. Jeśli zaczynamy z siebie pytać, czy nam to służy, czy nie służy, to naprawdę na te pytania po jakimś czasie, może nie od razu, ale odpowiedzi się pojawiają i czujemy te odpowiedzi, więc jeśli ktoś ma potrzebę, nie wiem, picia szklanki wody rano bez cytryny, to niech pije bez cytryny, jeśli mu tylko służy, jeśli z cytryną i tak dalej, wiesz, od takich naprawdę pierdół, oczywistych rzeczy, po właśnie, nie wiem, jedzenie mięsa, czy nie jedzenie mięsa, natomiast cały czas pytanie, jak się czuję? Jaki jest ten efekt po tym wszystkim? To jest trochę tak, jak mówiłam o tym, że schodzę z maty i dla mnie wyznacznikiem dobrych zajęć, ale nie tylko, że czy to jest dobry nauczyciel, czy zły nauczyciel, jest to, czy ja się lepiej czuję, czy gorzej. Jeśli gorzej, to znaczy, że coś jest nie tak. I teraz trzeba sobie po prostu znowu zadać milion pytań, czy nie wiem, ten sposób prowadzenia zajęć, czy ta godzina zajęć, na przykład dużo osób praktykuje późno wieczorem. Pytanie, czy to jest w zgodzie z moim cyklem naturalnym, tak? Czy trochę nie oszukuję siebie, tak? Czy to po prostu daje mi coś, co dodaje mi energii, chce mi się żyć w pełni, jakkolwiek to pięknie brzmi, tak? Czy to odbiera tą chęć i możliwości i taką swobodę, nie wiem, samopoczucia, swobodę po prostu bycia i takiego spełnienia w sobie, takiego uczucia, to są rzeczy, o których często ciężko rozmawiać, bo to się wie, po prostu jeśli żyjesz w zgodzie ze sobą, jest ci dobrze, nawet jeśli właśnie jest ten smutek, czy jakieś inne emocje, ten smutek będzie też tematem, to po prostu wiesz, że ci jest dobrze. Jeśli ci jest dobrze, no to rób jak najwięcej takich rzeczy, które sprawiają ci przyjemność i które powodują, że jest ci dobrze. Powiedziałaś mi, że w normalnym trybie spędzasz ponad 200 dni w roku w podróży, więc zakładam, że kiedy podróżujesz, to jest ci dobrze. Więc chciałabym zapytać, jak poradziłaś sobie z tym, że podróże zostały odwołane i musiałaś się zatrzymać i nie przemieszczać przez tyle miesięcy? Myślę, że to jest też to, co rozmawiałyśmy wcześniej, że ja gdzieś nieświadomie albo świadomie chciałam zwolnić i na ten czas w sumie pandemiczny odwołałam chyba jeden czy dwa warsztaty i chciałam sobie cały kwiecień i maj zrobić wolny. Polski? Polski, tak, dokładnie. Ja nie mam poczucia, że pandemia zabrała mi możliwość, znaczy możliwość zabrała podróżowania, chociażby spotkania się z moim bratem, który nie mieszka w Polsce, ale takie przymusowe bycie w domu pokazało mi, czego tak naprawdę na co dzień mi brakuje. Więc absolutnie ten czas odbieram jako taką niesamowitą możliwość właśnie pobycia w domu. Nigdy tyle czasu w domu nie spędziłam. Naprawdę nie byłam pod tydzień w tydzień tyle czasu chyba od... No myślę, że od liceum. Naprawdę. To jest 5 lat. Tak, 6. Więc dla mnie jest to totalna nowość, chociażby z tego, żeby obserwować to, co się na przykład dzieje, ponieważ mieszkam na wsi, co się dzieje w naturze, jak codziennie ta natura się zmienia. I mimo tego, że ten kontakt z naturą jest dla mnie absolutnie leczniczy i wyciszający i nie wyobrażam sobie teraz mieszkać w mieście, to też jest niesamowite, że wcześniej byłam miejską dziewczyną, teraz jestem wiejską dziewczyną, szybko się wszystko zmienia, może nie szybko, ale zmienia się. Więc to nie jest tak, czy sobie poradziłam, czy nie poradziłam. Po prostu przestawiłam się na ten tryb znowu, że jest inaczej. Więc wydaje mi się, że to narzędzie pod tytułem nieprzywiązywanie się i akceptacja, że jest jak jest, to jest ta sztuka po prostu, nad którą pracuję od kilkunastu lat. No a jak to się stało, że z miejskiej dziewczyny stałaś się wiejską?
czemu miasto przestało Cię już tak kręcić? No bo znowu zadałam sobie szereg pytań kiedyś. Bo nie byłam kiedyś chyba tak blisko siebie, bo wydawało mi się, że miasto i ten pęd, który jest w mieście, jest właśnie kręcący i dający jakieś możliwości rozwoju, cokolwiek wtedy to znaczyło. Natomiast naturalnie gdzieś, czym częściej spędzałam czas właśnie w domu pod Warszawą, tym czułam się lepiej, więc to nie była żadna, wiesz, odkrywcza chyba kwestia. Po prostu odpowiadałam sobie na pytanie, czy bycie w betonowym mieście, chociaż i tak uważam, że Warszawa jest genialnym miastem pod względem ilości zieleni i możliwości. Natomiast poczucie takiej bliskości w naturze było mi bardziej potrzebne, więc gdzieś w pewnym momencie po prostu podjęłam decyzję, że na stałe się przenoszę pod Warszawę. Ale miewasz takie momenty, że obawiasz się, że coś cię omija, że na przykład to miasto jest, tam się dzieją rzeczy i że łapie cię takie poczucie takiego FOMO właśnie teraz tak powszechnego. Powszechnego. Czy już wyszłaś z takiego etapu? Może w ogóle nie miałaś takiego etapu? Chyba dorosłam, słuchaj. No. miałam absolutnie to poczucie, wiesz, miałam studio w centrum Warszawy, gdzie miałam też swoją prywatną przestrzeń, w której mieszkałam. I to niedawno. Bycie, tak, w sierpniu zeszłego roku, czyli prawie rok temu się stamtąd tak na stałe wyprowadziłam. Wiesz co, no, życie się zmienia, życie to proces i chyba przyszedł taki moment w moim życiu, że po prostu potrzebowałam i potrzebuję tej bliskości natury, która daje mi więcej takiego zakorzenienia i rzeczywiście to, jak zobaczyłam, jak prowadziłam zajęcia wcześniej i jak naturalnie gdzieś tam ta natura się pojawiała, chociażby prowadzenie zajęć w zgodzie z cyklicznością księżyca i tak dalej, gdzieś tam świadomie, bądź to znowu nieświadomie powodowało, że ta bliskość natury bardziej mi w tym pomoże być właśnie w zgodzie ze sobą i bliżej siebie. Jest to chyba taka naturalna kolej rzeczy, że tak się wydarzyło. I nie mam tak dzisiaj, że jak wracam do Warszawy, w sensie przyjeżdżam tak jak dzisiaj, to mam takie poczucie, o rany, coś mnie omija. Nie. Ale zaglądasz regularnie. Wiesz co, zaglądam, bo uwielbiam takie rytuały jak kawki, spotkania, to jak najbardziej. Natomiast rzeczywiście nie potrzebuję już tego takiego pędu. Że ten pęd i widzę nawet swój kalendarz, jak on wygląda w środę, kiedy przyjeżdżam do Warszawy, że po prostu jest napchany tak aż za bardzo. I to mi nie służy. Znaczy, widzę, że po prostu wracam i znowu czuję się tak, jak wtedy wcześniej powiedziałam, jakby mi ktoś odłączył po prostu prąd, tak? Więc muszę sobie dawkować ilość spotkań i wybieram te osoby, z którymi rzeczywiście chcę się spotkać, mimo tego, że niejednokrotnie nie jest to proste, ale zaczęłam po prostu dobierać te spotkania, czy te osoby, które rzeczywiście mnie zasilają. Ja tym bardziej doceniam, że jesteś tutaj dzisiaj u mnie. I chciałabym, to był zaszczyt, słuchaj. Chciałabym tak, myślę, że już powoli kończąc, jeszcze nawiązać do tematu świata jogi w obliczu pandemii, jakkolwiek by to górnolotnie nie brzmiało, że dla jogi zrobiło to dużo, jeśli chodzi o promocję, to na pewno. Dużo osób zaczęło ćwiczyć w domu i można by powiedzieć tak zupełnie patrząc, wiesz, z boku, że tyle możliwości się otworzyło, bo na zajęcia przyjdzie 20 osób, a na zajęcia na Zoomie może przyjść 2 miliony, teoretycznie, prawda? Że te wszystkie osoby, które mogły się przenieść do digitalu, tak naprawdę otworzyły się przed nimi drzwi do ogromnej skali, zarówno pod kątem popularności, jak i po prostu pod kątem finansowym. Więc to może wyglądać super lukratywnie. Ty ostatnio powiedziałaś, że już marzysz o tym, żeby wróciły normalne zajęcia i że trochę ten digital cię już zmęczył. Co przez to rozumiesz? Wiesz co, początek był naprawdę mega trudny dla mnie, ponieważ ja jestem osobą, która uwielbia kontakt z drugim człowiekiem, tym bardziej na zajęciach, kiedy chyba nigdy w życiu nie poprowadziłam zajęć według swojej wcześniejszej rozpiski, bo zawsze to, co widzę na macie przed sobą, te osoby, które gdzieś rezonują ze mną, powodują, że gdzieś tam zazwyczaj coś zmieniam, pod względem tego, jak te osoby się czują, czego potrzebują i tak dalej.
Więc prowadzenie zajęć w online, a do tej pory mam taką możliwość, teraz już trochę inaczej na to patrzę, prowadzić zajęcia właśnie nie na Zoomie, bo na Zoomie jest ta opcja, czy na różnych tego typu platformach, że widzisz tą drugą osobę, tak? Mhm. Czy oczywiście możesz wyłączyć bądź też nie kamerkę. Natomiast mam dwie takie firmy, w których no, czułam się na początku totalnie jak awatar, bo byłam ja i 100 innych osób, okay. Tak? I widziałam tylko na ekranie siebie, bo każdy miał po prostu wyłączoną kamerkę. No i oczywiście dostawałam szereg i dostaję szereg maili, co to wniosło, co się zadziało przez te ostatnie miesiące i to jest cudowne, bo to tylko potwierdza, że ta praktyka ma sens. Natomiast początki były naprawdę bardzo, bardzo trudne. Trochę też tak jak z medytacją, którą prowadziłyśmy z Marysią i z Jurgą przez kilka miesięcy na Instagramie, że też patrzysz na siebie. I to dla mnie było czymś nowym, totalnie nowym, więc no, jak ze wszystkim, kwestia czasu, przyzwyczajenia się i jakoś się przełamałam do tego, natomiast niesamowite jest to, że to dało możliwość osobom, które po pierwsze na przykład wstydziły się przyjść na zajęcia, bo są za mało elastyczne, wyglądają tak czy inaczej, bo mają jakieś swoje oceny, które wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa czy poczucie wartości. Albo uważały, że w ogóle to jest zupełnie nie dla nich, bo coś. I taka na przykład firma, która dała taką możliwość takich zajęć we własnym domu, bez oglądania, że nikt na ciebie nie musi patrzeć, nie musisz chować prania za sobą i tych wszystkich innych rzeczy, które może któryś się na przykład wstydzisz, tak? Pozwoliło doświadczyć właśnie praktyki jogi, więc koniec końców jestem za to mega wdzięczna i myślę, że to jest coś, co w innych realiach by się nie wydarzyło, tak? Bo to, co robię od wielu lat, czyli ucząc, w jakiś sposób namawiam na to, żeby spróbować, tak? Nie, może nie jakoś nachalnie, bo tego nie lubię. Ale to było takim naturalną sytuacją, że no dobra, spróbuję, co mi szkodzi. Nikt mnie nie będzie oceniał, nikt mnie nie zobaczy. I się nie dowie nawet. Nawet się nie dowie, tak? A może coś się wydarzy. No i jak się jeszcze wydarzyło, no to już ogólnie no, mistrzostwo świata, tak? Bo okazuje się, że właśnie, nie wiem, lęk przed oceną, przed wyglądem, przed czymś i tak dalej, może za jakiś czas już nie będzie tak istotny, jak był tam te kilka miesięcy temu. I są osoby, które pisały mi wcześniej, że w ogóle nigdy w życiu zapomnij jaka joga, a teraz na przykład zapisały się na jeden, drugi wyjazd ze mną i w ogóle sobie nie wyobrażają, żeby rozpocząć dzień inaczej niż od, nie wiem, ćwiczeń oddechowych, medytacji czy rozciągania ciała. Więc ja absolutnie jestem wdzięczna temu czasu, który miał miejsce, który wciąż trwa, bo ja mam też takie poczucie, że ja, może nie tyle, że ja zwolniłam, no bo jestem w jednym miejscu, tak? Jestem więcej w domu, ale to spowodowało, że mam więcej takiego osadzenia, uziemienia w sobie, dosłownego, no bo czuję się trochę uziemiona, ale w takim dobrym znaczeniu tego słowa, że to nie jest coś, co spowodowało, że nie mam możliwości. Po prostu te możliwości się zmieniły i tylko kwestia tego znowu, czy zadasz sobie to pytanie, czy znajdziesz jakąś przestrzeń na to, żeby się poczuć lepiej w tym. Więc wydaje mi się, że znalazłam tą przestrzeń i na razie się czuję dobrze. Już myślałam, że nie nawiążesz do siebie, bo tak mówiłaś, co to dało innym, a ja chciałam wiedzieć, jak ty się z tym poczułaś, ale rozumiem, że tobie ten komfort dało to, że widziałaś, że to służy ludziom. Poniekąd. Tak, to absolutnie było takim poczuciem, taką wewnętrzną misją i widzę w ogóle od długiego czasu, że to jest coś bardzo istotnego, żeby dzielić się tymi narzędziami, sposobami, które mi pomogły w różnych trudnych momentach mojego życia, od żałoby po depresję, po ciężkie stany chorobowe, po radości i tak dalej, że ta joga, ta praktyka była ze mną i jest ze mną. Natomiast przyszedł teraz czas, żeby zająć się trochę sobą, bo widzę, że te ostatnie przynajmniej 3 miesiące były też takimi miesiącami, w których skupiłam się na innych, a mało było przestrzeni dla mnie. Więc absolutnie teraz jest czas na to, żeby zająć się i zadbać bardziej o siebie.
Pięknie, że to powiedziałaś, ale też wydaje mi się, że to nam daje taki też ludzki wniosek, że pomimo, że znasz te wszystkie narzędzia, praktykujesz jogę i medytację, nadal tak samo Ciebie spotykają różnego rodzaju trudności. Może pewne rozterki, które spotykają ludzi wokół Ciebie, nie dotyczą Ciebie, ale zaraz po zaleczeniu tych rozterek pojawiają się nowe i wtedy te narzędzia są dalej przydatne, ale też trzeba wykonać pracę. No i właśnie, to jest ta kwestia rozwoju, czyli jak chyba znowu pytanie, jakby kiedykolwiek ktoś zapytał mnie, czy bym się znowu tym zajęła x lat temu, to pewnie nie. Znaczy, gdybym wiedziała, gdybym miała to doświadczenie i tą wiedzę, którą mam dzisiaj, to chyba bym wtedy tego nie zrobiła, bo chyba nie. Chyba nie, bo nikt na żadnym kursie nauczycielskim, ani wcześniej na żadnych, nie wiem, warsztatach nie powiedział mi, albo tego nie chciałam usłyszeć, może ktoś powiedział, ale nie słyszałam wtedy, że to jest po prostu wieczna praca i tak jak dużo osób myśli, że jak zacznie praktykować, to jego życie stanie się lżejsze. Gładkie i w ogóle radosne. No nie, z rozwojem, samorozwojem jest tak, że zaczynamy docierać głębiej i głębiej, a zazwyczaj jest tak, że czym głębiej docieramy, tym więcej rzeczy się dzieje, więc... To jest bardzo zła reklama. Bardzo. Mnie by to nie zachęciło, bo ja też myślę, że już jak już to rozwiążę, to będzie spoko. I tak cały czas odczuwam, że im dalej właśnie sobie tak kopię, to tym bardziej mnie to męczy i potrzebuję jeszcze więcej zasobów i więcej pokładów siły i energii, żeby się zmierzyć z tymi kolejnymi rzeczami, ale jest to piękne. Jest to piękne, bo dla mnie to jest właśnie to poczucie bliskości ze sobą, że to, co powiedziałam wcześniej, że pozwalasz sobie na ten stan. Jesteś smutna, jest ci źle, masz coś tam do przeżycia, do przerobienia, ale jesteś ze sobą, tak? Nie uciekasz. To, co wcześniej rozmawiałyśmy, moje życie było dość skrajne. Jak coś mi się nie podobało kiedyś, to po prostu dziękuję, do widzenia, odwracałam się na pięcie. I to na polu zawodowym i na polu prywatnym. Dzisiaj daję sobie więcej przestrzeni, żeby się pewnym rzeczom, sytuacjom przyjrzeć, ale znowu w zgodzie ze sobą, czyli co mi to daje, jak się czuję, tak? Czy rzeczywiście, nie wiem, relacja, w której jestem, mi służy i jest dla mnie w jakiś sposób rozwijająca czy zasilająca. Więc myślę sobie, że... No ten samorozwój nie jest czymś prostym, ale właśnie docieramy chyba do tej takiej głębokiej prawdy, którą każdy gdzieś tam w nas ma. I te wszystkie nawyki, jakieś rzeczy, które słyszeliśmy przez całe życie, że jesteśmy jacyś albo powinniśmy być jacyś, zaczynają gdzieś tam być właśnie już nie nasze, tak? Tylko zaczynamy sobie odpowiadać na te pytania, czy... I jak w ogóle chcę żyć, czym chcę się dzielić, w jaki sposób codziennie, dosłownie codziennie chcę zadbać o to, żeby być lepszym człowiekiem, lepszym dla siebie i lepszym dla innych. Powiedz nam na koniec w takim razie, gdzie można Cię znaleźć, i powiedziałaś o zapisach na wyjazdy, więc rozumiem, że planujesz działania pomimo trudnych czasów. Wiesz co, planuję, ale też się do tego jakoś ostatnio nie przywiązuję, tak. Bo to się totalnie zmienia i są warsztaty, na które po prostu w przeciągu kilkunastu minut schodzą wszystkie miejsca. To nie ma co reklamować. Ale są takie, które po prostu, nie wiem dlaczego, miejsca może, jakby zdaję sobie sprawę, że te warsztaty nie są najtańsze, natomiast... To też jest tak, że dlatego też zrobiłam swój kanał YouTube'owy, żeby... Polecam. Dziękuję bardzo. To jest super, tak wazelina teraz wiedzie, ale to jest super, że masz tam podzielone też praktyki na konkretne partie. I ja czasami właśnie po prowadzeniu samochodu tak bardzo potrzebuję czegoś na szyję i na plecy, a właśnie po dniu w niewygodnych butach sobie robię uziemiającą dla stóp i one są super, także podlinkuję je. Dobrze, więc dlatego też powstał kanał YouTube'owy po to, żeby docierać do osób, które nie mogą sobie pozwolić z jakichś względów czasowych, finansowych i tak dalej. Chociaż ja zawsze uważam, że jeśli tylko finanse są przeszkodą, to po prostu pisz gdziekolwiek, czy do mnie, czy do kogokolwiek, bo według mnie pieniądze są pewnego rodzaju energią, więc jakby one nie powinny nigdy stanąć na przeszkodzie tego, żeby się rozwijać. Więc warsztaty też. Tych warsztatów jest dość sporo do końca tego roku, głównie w Polsce.
Chociaż zobaczymy. Słuchajcie, wszystko się zmienia, więc ja jestem bardzo otwarta i oczywiście mam szereg swoich ukochanych miejsc, do których chciałabym wrócić i zabrać tam właśnie grupy, bo uważam, że też te miejsca mają niesamowitą moc. Dobra, to powiedz szybko, jakie to miejsca. Wiesz co? Takie twoje top. Top Sardynia. Mm. Tak, to jest takie miejsce, kiedy położenie tego domu, w którym jesteśmy, totalnie zmienia perspektywę i nie mówię tutaj o pozycjach odwróconych, tylko to, że zaczynamy po prostu widzieć horyzont i może, dosłownie może możliwości, więc wybieram zawsze takie miejsca, które są estetycznie bliskie mojemu sercu, bo uważam, że w takich miejscach no właśnie, łatwiej chyba nam odpocząć i ładne miejsca, mam takie rodzinne powiedzenie, że otoczenie ma znaczenie, no pomaga zdecydowanie szybciej gdzieś tam puścić pewne rzeczy, właśnie zmienić perspektywę, odpocząć, więc wybieram takie perełki. W Polsce tych miejsc też jest naprawdę już sporo, chociaż warsztatowych takich miejsc, moich ukochanych, to rzeczywiście chyba właśnie to miejsce, które jest blisko wody, to są takie miejsca. Bali też jest takim miejscem. Chociaż to, co się wydarzyło przez ostatni czas, ilość osób, które się pojawiły na Bali, mnie bardzo zastopowały, jeśli chodzi o chęć organizowania tam kolejnych warsztatów. Może to za jakiś czas minie, może pojawią się jakieś inne destynacje. No teraz tu mów nie ma. Teraz tu mów nie ma, a podobno otwierają niedługo Bali, więc może w przyszłym roku coś wróci, bo rzeczywiście są takie miejsca, jak ja to mówię, miejsca mocy. I warto z tych miejsc korzystać po prostu też właśnie w takich sytuacjach jak warsztaty, kiedy rzeczywiście odcinasz się i trochę, nawet nie trochę, tylko bardzo poświęcasz właśnie uwagę sobie, zasilasz siebie. Jeszcze jakieś jedno podaj miejsce. Czujesz, że jest ich więcej, że jeszcze jest takie trzecie. Trzecie? Wiesz co, Warmia w Polsce jest takim dla mnie miejscem. Warmia ma coś takiego magicznego w sobie, że za każdym razem, jak tam wracam, po prostu cieszę się jak dziecko. To jest trochę tak, jak wiesz, powroty, nie wiem, na jakieś babcine wakacje i tak dalej w czasie dzieciństwa, że coś takiego jest magicznego. Znaczy, ja uwielbiam każde miejsce, które daje mi perspektywę, które nie jest zamknięte, tylko ma dostęp chociażby właśnie do wszystkich żywiołów, to powoduje, że znowu ta bliskość z naturą, kontakt z naturą powoduje, że zaczynamy być bliżej siebie. Eli, bardzo Ci dziękuję za tę wspaniałą rozmowę i życzę Ci, abyś znalazła jak najwięcej czasu i przestrzeni, żeby być ze sobą i po prostu o siebie zadbać. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie i mam takie poczucie, że znam Cię od dłużej niż tylko od tych 2 czy 3 godzin, więc to jest cudowne, że w takiej czasoprzestrzeni można poznać takie cudowne osoby. I ja też tak czuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wiele wynieśliście z tej rozmowy i że może trochę Was zaskoczyła, że to nie była właśnie kolejna rozmowa o jodze. Jak zawsze przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. I ogromna prośba ode mnie, jeżeli lubicie słuchać podcastów, jak wiecie, są to darmowe treści, to mi będzie przemiło. Jeżeli zostawicie podcastowi recenzję na iTunesie, w aplikacji podcasty, tam wystarczy dać odpowiednią liczbę gwiazdek, można zostawić kilka słów recenzji. Dzięki temu podcast jest promowany, trafia do szerszego grona odbiorców i jest to dla mnie mega miłe. Na Spotify możecie go oczywiście zaobserwować, na YouTubie, gdzie też są podcasty w wersji wideo, prawie zawsze, także zapraszam. Tam możecie zostawić starego dobrego suba oraz lajka i komentarz, jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia. I tak samo jest u mnie na Instagramie, na tym Instagramie podcastowym, czyli Karolina Sobańska Podcast. Tam zawsze informuję o nowych gościach i dyskutujemy sobie w komentarzach, także śmiało zapraszam. No i oczywiście jest też mój oficjalny Instagram Karolina Sobańska, gdzie też tych treści jest całkiem sporo związanych właśnie z tymi przeróżnymi tematami, które poruszam w podcaście. Także dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie, a już za tydzień słyszymy się, słuchajcie, w 100. wyjątkowym odcinku specjalnym. Do usłyszenia, cześć!